Pani Magdo, to jest już 8. edycja Masterchefa, czyli mamy 7 zwycięzców z poprzednich edycji. I tak sobie myślę, czy pani w ogóle ma jakieś osoby, które wspiera albo obserwuje z tych laureatów, którzy już byli? Tak, myślę, że Mateusz Serfer i Mateusz Guncel. To jest dwóch Mateuszy, którzy naprawdę bardzo mocno się wryli w moją pamięć. Janek, którego nie ma i którego państwo nie pokazali, ma swoją restaurację w Konstancinie, jest bardzo wrażliwy i bardzo robi dobrą kuchnię. No to są takie osoby, które bardzo polubiłam i z którymi mam bardzo miłe wspomnienia. Widziałem, że teraz podchodził pan do uczestników, patrzył, jak im idzie, więc to też jest chyba taka odpowiedzialność, żeby wszystko wyszło. I też dużo pewnie nieprzewidzianych sytuacji, bo już jesteśmy tutaj może godziny, a już dwa razy był potrzebny medyk. Rola jurora to nie jest tylko powiedzieć, to smakuje, nie smakuje, nadaje się, nie nadaje. To byłby nieuczciwy i nie fair. Nasza rola jest też pomóc trochę. Mamy wiedzę, mamy umiejętności, wiemy różne rzeczy. Jest w trakcie ich gotowania, jeżeli robią coś, które naprawdę będzie źle, to nie pomagać i robić za nimi, ale trochę alarmować. Pierwsza edycja, to myślałem, że stres był duży, to teraz może będzie mniejszy po tych wielu, wielu latach. No ale zmieniło się wiele też w życiu pani prywatnym, to może stres jest większy, bo córka jest w domu. Jak to jest z tym godzeniem tego wszystkiego? Pierwsza edycja stres, 8. edycja stres, ale taki bardziej mobilizujący. Córka jest w domu pod dobrą opieką, z babcią, widujemy się podczas przerw, ale też fajne jest to, że na chwilę można wyjść z domu, człowiek wtedy tęskni, ale jak wraca, no to nigdy te uściski nie są takie wspaniałe, jak właśnie człowiek wraca z pracy. Jakoś mi się udaje godzić te obowiązki, mama, ale mama pracująca, a Jagna, która jeszcze nie pracuje, ale w pracy mamy bywa. Czy najtrudniejsze na tym planie jest oczekiwanie na kolejne sceny, na kolejne wypowiedzi, czy jednak trudniej jest wstać? Wydaje mi się, że jest trudniej nic nie robić. Aha. To jest dla mnie Dlaczego? Katorga, bo ja jestem bardzo aktywna i w momencie, kiedy muszę na coś czekać, jestem bardzo niecierpliwa. A pani ma jakieś swoje sposoby, żeby ten czas właśnie wykorzystać? Tak. Nie wiem, czy lepiej, czy gorzej, ale żeby ten mijał po prostu ten czas. Wydaje mi się, że w momencie, kiedy tu stoję, nie mam żadnego innego sposobu, tylko stać i obserwować. Ta obserwacja jest ważna, a kiedy mogę usiąść, jest to cudowny moment, żeby pisać wszystkie te SMS-y, których mi napisałam. Pani ma już swojego faworyta, mimo że dzisiaj nagrywamy jeden z początkowych odcinków? Myślę, że są dwie, trzy osoby, które bacznie obserwuję. Jak zwykle to się zdarza, są to osoby, które trafiają na koniec. Czy w ogóle pan ma jeszcze jakiś czas na swoje przyjemności? Jeżeli tak, to jakie? No, bardzo dużo rzeczy lubię robić po godzinach pracy. Problem, że mało czasu mam, żeby to robić. Czas jest dla rodziny, jest na spokój, jest na wyluzowanie. Bym miał hobby sportowy, ale na to nie mam czas. Przyznaję się, zapisałem się na siłownię. Brałem abonament 3 miesiące, żeby robić test i byłem raz, bo zawsze coś wpadł. Albo jestem nieorganizowany i tyle. Tak to bywa. Potrzebuję ta siłownia, ale... Ja też potrzebuję, ale sobie wszyscy gotujemy i się dobrze bawimy.